Witam Państwa, cieszę się, że po przerwie możemy się spotkać tu w gmachu MSZ-u, jeszcze ciągle w maseczkach, jest taki obowiązek na spotkanie, na briefing właśnie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w formie wideokonferencji, ale też chcę powiedzieć, że dyskutowaliśmy możliwości spotkania w najbliższym czasie osobiście i być może 15 czerwca, gdy inni ministrowie to potwierdzą, ja jestem tego zwolennikiem, byśmy spotkali się na planowanym spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu, bo tam ono jest planowane. Minister Spraw Zagranicznych Luksemburga zapraszał i oznaczałoby to, że wrócimy do normalnych, osobistych, bezpośrednich kontaktów i dyskusji na tematy interesujące spraw zagranicznych, ministrów spraw zagranicznych, czyli kwestie relacji z innymi państwami. W dniu dzisiejszym skoncentrowaliśmy się na dwóch kwestiach. Relacja Unii Europejskiej z Chinami i kwestie dotyczące Afganistanu. Gdy chodzi o pierwszy temat, wyraziłem poparcie dla działań Unii Europejskiej. Chiny to jest ważny partner, a także strategiczny rywal Unii Europejskiej w wielu wypadkach. Unia Europejska powinna być zintegrowana, jeśli chodzi o relacje z tym państwem, domagać się równego traktowania, wprowadzenia zasad odnośnie do prowadzenia handlu z tym państwem. W przyszłym miesiącu planowany jest w formie wideokonferencji szczyt Unia-Chiny, przygotowania do spotkania liderów planowanego na wrzesień w Lipsku. Te kwestie będą omawiane przez przywódców instytucji Unii Europejskiej. My jesteśmy tutaj za utrzymaniem jedności stanowiska unijnego, zjednoczenia się w tych relacjach po to, żeby ustanowić właściwe, symetryczne, równe, jeśli chodzi o swobody prowadzenia działalności gospodarczej, relacje z tym państwem. Odniosłem się także do dyskusji do formatu 17+1. Jest to format współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami. On powinien i tak jest być pewnym uzupełnieniem do relacji między Unią Europejską a Chinami i tak go postrzegamy. Przyjęliśmy także oświadczenie, w którym zwracamy uwagę na sytuację w Hongkongu. Opowiadamy się za utrzymaniem przez Chiny i za przestrzeganiem zobowiązań międzynarodowych. W tym konkretnym przypadku dotyczy to zasady jednego państwa, dwóch systemów. Zgodnie z porozumieniem Chiny-Zjednoczone Królestwo z 1984 roku. Drugi temat to sytuacja w Afganistanie. Tam doszło do pozytywnego rozwoju sytuacji. Unia Europejska Rada przyjęła konkluzję odnośnie do Afganistanu. Nastąpiło porozumienie między prezydentem Ghanim a przewodniczącym Wysokiej Rady do spraw Pojednania Narodowego doktorem Abdullahem i to stwarza pewne podstawy do rozwoju państwa, współpracy, zapewnienia stabilności. Polska jest zainteresowana stabilizacją w Afganistanie. Sytuacja w tym państwie oddziałuje na region, a także pośrednio na Unię Europejską. Jest to związane z zagrożeniem terrorystycznym ze strony talibów, a także z ewentualną presją migracyjną. Cieszymy się z tego silnego zaangażowania Unii Europejskiej. My też ze swej strony, jako państwo, jako Polska, uczestniczymy militarnie. Polski kontyngent wojskowy w Afganistanie pozostaje i będzie pozostawiać na znak solidarności z innymi państwami i zapewnienie właśnie tej stabilizacji, która jest pożądana. Także ważne spotkanie ministrów ogniskowało się wokół tych dwóch tematów. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeżeli mają państwo pytania, to bardzo proszę. Proszę się oczywiście przedstawić. Zanim państwo zadadzą pytanie, zapraszam. A może nie związane z tematem konferencji, ale z Dniem Weterana. Pani to pisała na papierze, że dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana. Polska Agencja Prasowa, Mieczysław Ludek. Dzień dobry. Proszę. Przepraszam, że nie zapowiedziałem tego.
I pani napisała, że składamy podziękowania i hołd wszystkim Polakom, którzy służyli w misjach zagranicznych. Czy pan, panie ministrze, chciałby skomentować znaczenie służenia polskich obywateli w mundurach poza granicami kraju, jak to jest przyjmowane, jak to jest oceniane przez MSZ? Myślę, że jest to ważny instrument takiego wsparcia dla innych państw. Przede wszystkim to zaangażowanie polskich żołnierzy w różnych misjach. Jesteśmy w wielu, wspomniałem o Afganistanie, także Irak. Niedługo będziemy mieli spotkanie tak zwanej małej koalicji anti-ISIS w formie wideokonferencji dotyczącej właśnie sytuacji w Iraku, ale także tu bliżej na Bałkanach. Jest to obecność w Kosowie, jest to obecność w Bośni i Hercegowinie w ramach oddziałów Unii Europejskiej i NATO. Jesteśmy przecież obecni też na Łotwie w ramach natowskiego wsparcia, czy też w Rumunii, a także uczestniczymy w innego rodzaju operacjach. Wróciliśmy do operacji pokojowych ONZ w Libanie. Tradycyjnie Polska była zaangażowana silnie w te operacje i to jest wyraz solidarności z innymi państwami. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy godzą się służyć i realizować te ważne misje humanitarne. Przecież one mają na celu niesienie pokoju, zapewnienie stabilności, wsparcia dla tych grup ludności, które są objęte konfliktem. To też buduje pewną markę Polski, na pewno wzmacnia pozycję międzynarodową Polski, wizerunek Polski. I musimy pamiętać o tych, którzy właśnie ponoszą te ciężary obecności, a także niekiedy tracą życie, bo przecież jest to działalność związana z działaniami militarnymi niekiedy. Dlatego cieszę się, że ten Dzień Weterana jest obchodzony uroczyście. Jest to też moment pewnej refleksji nad tymi, którzy stracili życie służąc ojczyźnie. Jest to taka najczystsza forma pewnego patriotyzmu czy poświęcenia dla kraju. Bardzo proszę, czy mają państwo jeszcze pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję państwu. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.